Zapraszamy! Max i Ruby! Restauracja Maxa i Ruby. Dokąd jedziemy? Do restauracji Klary zarezerwować stolik na wieczór. Dlaczego? Rodzice obchodzą dziś rocznicę ślubu. Podarujemy im w prezencie romantyczną kolację przy pizzy. Uwielbiam pizzę. Jedzie nasz autobus. Co to za kartka? O co chodzi, babciu? Co się stało? Restauracja Klary jest dzisiaj zamknięta. Napisała, że ma dzisiaj urlop, o rety. To znaczy, że... Nie będzie pizzy. O nie, a rodzice tak się cieszyli. Co my teraz zrobimy? Tak się składa, że pan Piórko dał mi swego czasu fantastyczny przepis na pizzę. Możemy sami przygotować cudowną kolację dla waszych rodziców. Zrobić pizzę? No, to nie to samo co restauracja, ale też może być przyjemnie. Będę szefem kuchni Maxem. Gotowanie może lepiej zostawmy babci, ale możesz mi pomóc urządzić w domu restaurację. Z kartą dań i serwetkami i może namówimy pana Piórko, żeby zaśpiewał dla rodziców piosenkę. Restauracja Maxa i Ruby. Brzmi świetnie. Jak tylko wrócimy do domu, zadzwonię do pana Piórko. Jestem pewna, że się zgodzi. Jej, wyobrażasz sobie, Max? Nasza własna restauracja. Całe szczęście, że rodzice wyszli dzisiaj z domu. Jak wrócą, będą mieli romantyczną niespodziankę. A skoro mowa o niespodziankach, pan Piórko powiedział, że bardzo chętnie zaśpiewa waszym rodzicom podczas kolacji. Cudownie, babciu. Rodzice będą mieli bardzo niezwykły wieczór. Jestem gotowy do robienia pizzy. Wiem, że chcesz pomóc, Maksiu, ale pizzą zajmuje się babcia. My musimy ozdobić dom, żeby wyglądał jak restauracja. Ale chciałbym porozciągać placki. O, masz piękną czapkę. Nic się nie martw, nasz szefie kuchni. Mamy całą masę ciasta na pizzę i dam ci trochę, żebyś mógł się nim pobawić. Dziękuję, babciu. Najpierw musimy nakryć do stołu. No dobrze. Pamiętaj, widelec kładziemy z tej strony, a nóż z tamtej. Odwrotnie, Maksiu. Świetnie. Mógłbyś przynieść serwetki z kuchni? Zgoda. Pięknie. Max? Dlaczego tak długo nie wraca? Halo, Max? Maksiu, przecież miałeś mi pomagać. I pomagam. Robię różne kształty. Widzisz? Kółko. Świetna robota, ale na razie musimy się zająć domem, żeby go zmienić w restaurację. Aha. Sera nam nie zabraknie. Już idę. Dziękuję, Max. Teraz zrobimy karty dań. Bardzo kolorowe. Podoba ci się ten pomysł? Tak. Ja będę rysowała następną, a ty to pokoloruj. Zgoda? Zgoda. Brakuje czerwonej. W kuchni jest pudełko flamastrów. Może coś się znajdzie. Sprawdzę. Gotowe. Piękna karta. Gdzie jest Max? Halo, Max! Patrz, babciu, zrobiłem kwadrat. Wyśmienity z ciebie szef. O, zapomniałem czapki. To chyba należy do ciebie.
Obiecałeś, że pomożesz mi pokolorować karty, pamiętasz? Robię różne kształty. Teraz chcę zrobić jeszcze trójkąt. Muszę tylko założyć moją czapkę. Przygotowałam karty dań. Jak ci się podobają? Są przepiękne, Ruby. Takie kolorowe. Dzięki. Niedługo wielkie otwarcie restauracji. Nasza pizza też już jest prawie gotowa. Jej! Teraz tylko sos pomidorowy, dodatki i ser, a potem prościutko do piekarnika. Nie mogę się doczekać. Mamy już kwiatki i karty i nakryliśmy do stołu. O czym mogłam zapomnieć? Czas zrobić więcej kształtów. Nie tak szybko, Max. Już wiem, o czym zapomniałam. O strojach kelnerskich. A? W każdej restauracji kelnerzy mają specjalne stroje. Chodźmy. Co o tym sądzisz, Max? Ładne kwiatki, elegancki obrus, karty dań. Teraz brakuje już tylko muzyki. To na pewno pan Piórko. Dzień dobry, Ruby. Dzień dobry, panie Piórko, zapraszam. Jest pan gotów do śpiewania piosenki? Tak, mam coś w sam raz na tę okazję. Nie możemy się już doczekać. Babcia przeszła samą siebie, a rodzice będą zachwyceni, prawda, Max? Max? A jaki kształt zrobisz tym razem, Maksiu? Trójkąt. Albo może prostokąt? Albo... Chwila! Mam pomysł! Pan Piórko już przyszedł, babciu. Witaj, Max. Dzień dobry, panie Piórko. Jestem szef Max. Szefie Maxie i moje uszanowanie. Panie Piórko, niezmiernie się cieszę, że zgodził się pan dla nas dzisiaj zaśpiewać. To bardzo miło z pańskiej strony. Przyjemność po mojej stronie. Jesteś gotowy, Max? Rodzice niedługo się zjawią. Babcia musi tylko wrzucić pizzę do pieca i... Halo, jest tu kto? Już tu są. Zostaw to ciasto, Max, szybko! Dobry wieczór. Witam państwa w restauracji Maxa i Ruby. Czy to na pewno nasz dom? Wygląda jak cudowna restauracja. Dziękujemy, państwa stolik czeka. Szczęśliwej rocznicy ślubu! O, Rety, co za cudowna niespodzianka. Dziękujemy. Już mi się podoba w tej restauracji. Zapraszamy, proszę za mną. Proszę, zapraszam do stołu. O, jakie cudowne róże. I ten stolik jest taki przyjemny. Dziękuję, nakryliśmy go z Maxem. Oto państwa karty. O, niesamowite. No dobrze, co polecacie? Jakieś sugestie? Pizza. Pizza jest dzisiaj najsmaczniejszym daniem w karcie. Jest jedynym daniem. Tak, ale jest przepyszna. W takim razie zamówimy pizzę. Jedna pizza już się robi, prawda, Max? Max? Mogę państwa przeprosić? Za chwilkę wracam. O, bravissimo! Robi pani niemal tak dobrą pizzę jak ja. Niemal? Babciu, Maksiu, pizzę można już wrzucać do pieca. Szefie, Maksiu. Przykro mi, ale nie mamy czasu na zabawy z ciastem. Musimy obsłużyć gości i wsadzić pizzę do piekarnika i... Ale patrz, co zrobiłem! Pizzę w specjalnym kształcie. Serduszko? Pizza w kształcie serca? To niesamowite, Max! Rodzice się zachwycą. Doskonała! Czas włożyć ją do pieca. Teraz proszę się odsunąć. Rety, jest pani prawdziwą czarodziejką. Dziękuję. Już gotowe? Rodzice wyglądają na głodnych. Pizza gotowa i wygląda... Wspaniale! Już chyba czas na pańską piosenkę, panie Piórko. Jestem gotowy. Ta-da! Oto państwa rocznicowa pizza. Ojej, w kształcie serca. Co za cudowna niespodzianka. To był pomysł Maxa. Szefa Maxa. Dziękujemy, szefie Maxie. I wam wszystkim. Nie mogliśmy sobie wymarzyć cudowniejszej rocznicy.
szczęściu upływają nasze dni. I o takim szczęściu każdy śni. Radość, śmiech tu mieszka pośród nas. W szczęściu tak żyjemy ty i ja. W szczęściu upływają nasze dni. I o takim szczęściu każdy śni. Radość, śmiech mieszka pośród nas. W szczęściu tak ta rodzina trwa. Babcine opowieści. Proszę, idealny na nasz bardzo wyjątkowy wieczór. Wygląda świetnie. Twój tort już się upiekł, ale nie ozdabiaj go, dopóki nie ostygnie. Nie będę, mamo. Cześć! Max, wyglądasz, jakbyś się wybierał do łóżka. Będę siedział z babcią. Mamy dziś piżamówkę. Już się nie mogę doczekać na babcię. Ja też. Wyczuwam jakieś pyszne zapachy. Co tam gotujesz, Ruby? Tak pachnie mój specjalny tort kakaowy. Upiekłam go na dzisiejszą piżamówkę. Wow, z takim tortem wieczór będzie naprawdę wyjątkowy. Tak, nie ma nic lepszego niż słuchanie opowieści z brzuszkiem pełnym pyszności. Może zamiast iść na tańce, powinniśmy z mamą zostać i podłączyć się do zabawy. I tortu kakaowego. O, nic z tego. Chodź, skarbie. Pójdziemy się przebrać, tak? Nie martw się, tato, zostawię ci kawałek. Mój tort kakaowy pachnie przepysznie, ale jeszcze nie wystygł. Na żadnej piżamówce nie może też zabraknąć eleganckich serwetek. Wszystko musi być po prostu idealne. Czapeczki jak dla królowej. Królowej babci. Max! Zbudowałem namiot. Tak, to widzę sama. Tylko dlaczego stoi na środku pokoju? Bo będziemy robić obóz w domu. Przykro mi, Max. Już zaplanowałam cały wieczór w najdrobniejszych szczegółach. To po prostu nie jest dobry czas na obóz w domu, więc odstaw te krzesła na miejsce do jadalni. Dobrze. Możemy zrobić obóz w domu kiedy indziej. Wtedy zbudujemy nawet jeszcze lepszy namiot. Jeszcze lepszy namiot. Mój tort kakaowy już wystygł i można go ozdabiać. Świetnie pachnie. A będzie smakować jeszcze lepiej. Odstawiłeś krzesła na miejsce? Tak, odstawiłem. Dzięki, Maksiu. A, jeszcze nie wolno go jeść. Najpierw muszę go ozdobić. Poza tym jest na później, na naszą wielką piżamówkę. Co najlepiej nadaje się do ozdobienia tortu? Niebieskie śluzożelki! Albo pająki do rzucia! Na pewno nie do tortu kakaowego. No. Nie martw się, zaraz coś wymyślę i będzie idealnie! Może na przykład różowy lukier i posypka. Albo kwiatki z masy cukrowej. Albo lepiej... jest tyle możliwości. Co myślisz, Max? Max? Już wiem! Znajdę inspirację w książce o ozdabianiu tortów. Max! Puk, puk! Kto tam? To twoja starsza siostra Ruby. A kto jest w środku?
Max! Zbudowałem lepszy namiot! Max, dzisiaj nie robimy obozu w domu, pamiętasz? Stworzyłam idealne miejsce na naszą piżamówkę. Przykro mi, ale to pudło tutaj nie pasuje. Jest zbyt, no, pudlaste. Zbyt pudlaste? Tak. Cieszę się, że to rozumiesz, Max. A teraz muszę znaleźć moją książkę o tortach. Wciąż wygląda jak pudło. Potrzebuję czegoś wykwintnego. Dziękuję, Max. Ty poskładaj pudło, a w razie czego jestem w kuchni. Dobrze. Mój tort kakaowy będzie po prostu idealny. Pokryję go pięknym śnieżno-białym lukrem i ozdobię ostatnimi malinami z ogródka. Prawdę mówiąc, sądzę, że to będzie jeden z moich najlepszych tortów w życiu. Babcia na pewno będzie w siódmym niebie. Będziemy się dzisiaj z babcią świetnie bawić. Prawie gotowe. Dużo lukru, bo wszyscy lubimy lukier. Jasne, Max. Nie, czekaj. Mam całe ręce w lukrze. Muszę je czymś wytrzeć. Proszę. Dzięki, Max. Nie ma za co. Młodsi bracia są zabawni. I już czyste. No to teraz maliny. Trzeba je ułożyć na torcie. O, tak. Dwie maliny na tort i jedna malina dla kucharza. Przepyszna. Dwie maliny na tort i jedna malina dla kucharza. Wracam do pracy. Proszę. Jest piękny i w samą porę. Babcia zjawi się lada chwila. Max, czekaj, aż zobaczysz. O! Ta-da! Prawdziwy obóz w domu. Podoba ci się? Oj, Max. Twój obóz w domu jest bardzo ładny, ale chcę, żeby wszystko było idealnie na naszej dzisiejszej piżamówce z babcią. Musimy szybko posprzątać, zanim babcia się tu zjawi. A, już za późno! Babcia jest tutaj! Hurra! Babcia przyszła! Dzień dobry, Ruby. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, Max. Hej, babciu! Już się nie mogę doczekać naszej dzisiejszej piżamówki. O! Zbudowałem namiot! Co za fantastyczne miejsce na piżamówkę i opowiadanie historii. Naprawdę? Nawet przyniosłam idealną książeczkę do czytania przy ognisku. Hurra! Ale babciu, myślałam, że z tej okazji urządzimy sobie wykwintne przyjęcie. I czuję, że upiekłaś na tę okazję swój specjalny tort kakaowy, prawda? Tak. Widzisz?
Ruby, to chyba najpiękniej ozdobiony tort w historii. Z takim tortem nasza piżamówka będzie bardzo wykwintna, Ruby. Niewątpliwie. Chcę iść i tańczyć, tańczyć, tańczyć. Wow, spójrz na ten tort. I na ten namiot. Bawcie się dzisiaj dobrze z babcią, moi drodzy. Będziemy na naszym piżamowym, domowo-obozowym, wykwintnym przyjęciu. Kiedy skończyli jeść przepyszny tort kakaowy, gwiazdy rozświetliły migotliwym blaskiem całe niebo, by podziwiać z góry ognisko wesoło trzaskające obok idealnego... namiotu! Tak, Max, namiotu!